Hej, cześć, witam wszystkich. Z tej strony Lucius, a dzisiaj przedstawię Wam powtórkę z USTO 2244 na dwie spotkaniowej na mapie Maniniówka. Zatrzymamy sekundkę, zobaczymy sobie, przeanalizujemy sobie składy. Będziemy wróżka pokazać na 54% na zwycięstwo, więc nie możemy tego odbierać jako jakąś wiążącą wartość, no bo wiadomo, że statystyki zwycięstwa wiążą się ogólnie z poziomem umiejętności graczy, tak? W drużynie przeciwnej, tak sobie patrzymy, są 3 siódemki, tak samo jak u nas, więc losowanie jest super sprawa. Jest troszkę niedoświadczonych graczy, zarówno jak w mojej drużynie, jak i w drużynie przeciwnika. Chyba jedynym realnym zagrożeniem tutaj było tylko T29, które no, statystycznie jest graczem dobrym. W każdym razie lecimy dalej. Suso 2244 jest fajnym pojazdem, jeżeli rzuci go właśnie na 7 poziomy. Niemniej jednak rzuca go no, na 9, tak? I na 9 ze 175 mm penetracji działa. Jest naprawdę ciężko w ogóle cokolwiek przebić. U mnie to powtórka jest z wersji 0.8.8, dlatego też nie ma tego nie ma tego panelu z obrażeniami, z liczbą pocisków i tak dalej. No, jest to jeden błąd akurat z tej wersji. No tutaj niestety z tym strzałem w KW1 trochę się pośpieszyłem, nie zadałem mu obrażeń. Na szczęście szybkostrzelność działa rzędu 6,75. 6,75 to jest czas przeładowania pocisku. O, i drugim errorem jest to, że nie widać konturów pojazdów. Tutaj AMX-12, ten nie wiem, jakimś cudem trafiłem go w gąsienicę. Strzał bez przycelowania. I AMX został padnięty. Ogólnie mi się wydaje, że to miejsce, gdzie to jest idealne dla niszczycieli czołgów, ponieważ z każdej strony jesteśmy zasłonięci jakimiś krzakami. Całkiem skutecznie możemy prowadzić ostrzał w rejony tej góry całej. Także pozycja jest całkiem w porządku. No i widzimy pancer czwarty. Gdzieś z daleka sztuk mi przeszkadza, więc przemieściłem się. No niestety trochę kapa, bo nie zobaczyłem ziomeczka, gdzieś tam stał. No ale co się zrobisz. W każdym razie jest to już 4-2. Nasze siły dalej brną na górkę. Znowu tutaj pojawi nam się helkacik. Tak troszkę nie ostrzeżył ten helkat, bo stanął sobie na wzgórzu i myślał, że przeżyje. T-150 również. Tutaj widzimy, ma stokową wieżę, stokową armatkę. W dodatku stoi bokiem. Pięknie są 402 dodatku podpalenie. Nie wiem, ile on się tam skopcił, ale tutaj jeszcze raz spróbuję strzelić, że niestety tym razem ten pocisk nie wszedł. Oddalę sobie jeszcze kawałeczek. Widzimy w oddali T-29 i KW-3, które się zagalopowało i próbuje nacierać dołem górki. Widzimy, chwileczkę go tam miałem. Tutaj łany strzał. Też nie do końca skupiony celownik. Dostał jedną bułkę. On też jest stokowy, nie ma wieży. Posiada jeszcze działo z T-150, czyli tam ten ZIS-7 bodajże to jest. Oj, T-150, widzicie, tutaj nic. No niestety działo nie jest zbyt celne, no, powiedzmy sobie szczerze. Ale no, czasami się uda jakieś magiczne deski wstać. Tutaj drugi pocisk przeleciał bardzo, bardzo wysoko nad pojazdem. Ja zmieniam pozycję w KW-3. Co się dzieje? I T-29 rozwaliło na przykład T-29. Tutaj Elc, jakaś samobójcza misja. Wjechał w KW-3, został zniszczony przez taranowanie. T-34-85 chciał zjechać 3 Hellcata. Tutaj miałem na tyle farta, że przystrzelę od razu zniszczyłem mu zbiorniki z paliwem i został on podpalony. No, na moje szczęście Hellcat został uratowany. W międzyczasie na B2 pojawiła się artyleria, więc no, pojawiła się i znikła, tak? Bo po prostu nasze Suso 2244 już sobie z nim idealnie poradziło. Hellcat i T-150 są za górką, nie mam jak ich strzelać. Tutaj pokazał się IS na D5. Jakby tak patrzeć, to chyba miałbym w niego strzał, bym się teraz tam obrócił. W ówczesnym czasie
Helkatowi napisałem, żeby się wrócił, żeby wyciął tego T29. No niestety nie udało mu się to. Ja już zrobiłem 2000 obrażeń. Nawet troszkę więcej niż 2000, bo tam ten T150 się palił. Że coś tam, no powiedzmy, że około 2000 już tam na pewno zrobione, tak? Tutaj już ten T29 gra bardzo ostrożnie, nie chce zjechać, ja mu się wcale nie dziwię. KW3 za to postąpił dość lekkomyślnie, wyjechał, dostał pestkę, wiedząc, że w tym miejscu, gdzie ja stoję, mogą być właśnie te deki. No jednak człowiek uczy się na błędach i cóż, i w przyszłości pewnie KW3 takiego erroru nie zrobię jak tutaj. ISA jednak nie widać. 124, 120 do 44 wykańcza ISA. Ja teraz przestaję się na 185, tutaj przepycham troszkę tego sztuga. No, troszkę takie nieuprzejme z mojej strony. No ale kolega się nie obraził. Także nic się złego nie stało. Tutaj te 150 zostaje znowu wykończony, to już mój piąty kill. I został nam co? KW3, która jest tu w rejonach C9. T29, które na pewno kręci się przy tartaku. Nie przy tartaku, tylko przy, Boże, przy tym młynie, przy wiatraku. Oraz Hellcat, który osłonę pozycję, jak widzimy, było na A8. No i dużo, dużo się nie popełniłem, bo tej pozycji nie zmienił. Cały czas tu stoi, a w niego łany strzał. No niestety właśnie szkoda, że tych konturów nie widać. Troszkę się spóźniłem z oddaniem strzału. No niestety SOS-22-44 mógł przeżyć, gdybym ten strzał wykonał troszkę szybciej, niż go wykonałem. Prawie 3000 obrażeń, 2900 zasadniczo. I jest i KW3. I zobaczcie, co teraz się dzieje. Nie skupiony w ogóle celownik. Dostał bułę i zszedł. Siódmy frag, 3000 damage'a zostało. Mam T29, które wiem, że jest na górce. I chyba to jest mój jedyny błąd, jaki zrobiłem w tej bitwie, ponieważ wyjechałem na T29. A oczywiście tutaj zwiedzywanie niszczyciel czołgów od kamperów, także brawa dla ciebie, Hun Laszlo, za wybitną postawę i powinieneś dostać takiego. Dobra, nie powiem, co powinien dostać. W każdym razie ja tutaj po niego wyjechałem i to jest chyba jedyny błąd, tak jak wcześniej wspominałem, jeżeli chodzi o to, co zrobiłem w tej bitwie, bo dostałem jedną pestkę i tutaj się troszkę zamotałem, dostałem drugi strzał, lekkomyślnie to zrobiłem, ale trzeciego strzału już nie pozwoliłem mu odejść, bo się wycofałem, wiedząc, że fałka sobie tam idealnie powinna z nim poradzić, a przynajmniej odciągnąć jego uwagę ode mnie. Tutaj cały czas mierzy w stronę. O, w końcu się obrócił tej fałki. Tutaj fałka łanie go zdjęła na strzała, także to by było na tyle. W każdym razie mam nadzieję, że wam się to podobało. I do zobaczenia w przyszłym odcinku. Cześć!